Panom. Dobry wieczór Paniom. Witamy właściwie już w trzeciej odsłonie Radiowego Teatru Piosenki. Dzisiaj obchodzi jubileusz 30-lecia pracy w Narodowym Starym Teatrze, co warto też zauważyć. Drodzy Państwo, właśnie za kulisami słyszymy już szepty Rafała. Tak, na pewno on. Rafał Jędrzejczyk. Ja jestem zachwycony tym, że wielu znajomych na naszej widowni radiowej, w związku z tym będę spokojniejszy. Dobry wieczór Państwa teraz oficjalnie. Jak Państwo widzą, wszędzie można te wykonać w ogóle całe życie z teatrem. Taką mam filozofię. Kiedy wszyscy święci nie mają już chęci, co to rano i to. Bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że ta piosenka krakowska, która gdzieś plącze się po piwnicach i poddaszach, przesadziłem teraz tą piwnicą oczywiście, ale która jest rozproszona na pewno, w ten sposób znajdzie swój dom. Zawsze warto posłuchać i młodych, i starych, którzy może mają coś do powiedzenia. Na szczęście Agnieszka porusza się w takim gatunku, który ja lubię, to znaczy tam, gdzie warstwa literacka odgrywa niepośrednią rolę, a w piosenkach funkcji jest więcej niż dwie lub trzy. I to mi się bardzo podoba. W pokoju ty przez ciebie okna człowiekiem. Opowiadali mi o niej rodzice. Potem dojrzałem, zacząłem się przemykać. Tajnie raz udałem się. W liceum to były inne czasy, to była duża odwaga. Wtedy, potem już na studiach zacząłem chadzać i potem tak chodziłem dookoła piwnicy. I czasem padały, no kiedy, takie zdania, no kiedy wreszcie do nas zajrzysz? A ja się, przyznam się Państwu, ja się bałem. Ja się po prostu bałem. Byłbym pewnie tam wcześniej, ale ja się po prostu bałem. Tam tacy świetni ludzie, tacy wykonawcy, tacy kompozytorzy. Jak ja to, w to mogę wejść? Pewnego dnia, kiedy Piotr prowokacyjnie rozwiązał piwnicę pod baranami, zostaliśmy zaproszeni, bo trzeba było jednak w sobotę jakiś program zagrać. Zostaliśmy zaproszeni z Rybotycką, żeby zaśpiewać Karmensitę, którą wytworzyliśmy w Starym Teatrze w ramach Tęsknoty za Frisco w reżyserii Jurka Fedorowicza. No i tak już raz przyszło do mnie, zostałem. Mogę tylko Państwu zdradzić, że wtedy, kiedy już byłem parę lat na scenie, no w nie najgorszym teatrze, on się Stary Teatr nazywa, już jeździłem po świecie z tym teatrem, kiedy wszedłem na deski tej starej sceny piwnicznej, nogi miałem jak z galarety, trzęsły mi się kolana, byłem przerażony, choć piosenkę tę z Rybotycką śpiewaliśmy już dobre półtora roku. My, słowa, głosić nie miałeś, dziś schniemy marnie, ty zapomniałeś, nie owoc dojrzał, już zgadły krzaki, zarą życia żrą nas robaki. Żyć śmierci, ale tak skrycie, wrócić mi życie, wrócić mi życie, wrócić.
akurat nie. Mnie się to wydawało, że to są różne gatunki, ale wtedy byłem młodym człowiekiem, który nie rozumiał tego, co powiedziałem dzisiaj wieczorem, że wszystko jest teatr. Wtedy tego nie rozumiałem. Wtedy to była jakaś rozrywka. Rozrywka nie kojarzyłem się z teatrem. Teatr mi się kojarzył z Dziadami, z Nocą Listopadową, z takimi rzeczami. Jeszcze ze Snem Nocy Letniej, ale w reżyserii Swinarskiego, na które trafiłem też przez rodziców zaprowadzony. Tam, gdzie Puka grała, Przoniak Wojtek, Wojtek Przoniak, ale podmieniał go pewien gimnastyk, ale cały Kraków uważał, że Wojtek jest genialnie wysportowany, bo na trzech drążkach przerzucał się po scenie jako Puk. Ty mnie nie kochasz, ja to wiem. Z żalem wspomina w swej nędzy każde.